Cześć! Dzisiaj w najdroższych autach polskich youtuberów tacy youtuberzy jak Remigiusz Maciaszek, Saturday Care Fever oraz Kali. Kilku z tych youtuberów być może już widzieliście, niemniej te odcinki są nowymi odcinkami, mam nadzieję lepszymi. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli doceniasz moją pracę, proszę kliknij ten czerwony przycisk pod tym filmem, a na końcu tego filmu dam wam odnośnik do mojego drugiego kanału. Jeżeli chcielibyście zasubskrybować, macie linka i odnośnik. Pierwszą osobą w tym zestawieniu jest Remigiusz Maciaszek. Na swoim kanale zebrał 1,5 miliona subskrypcji, a jego filmy, których jest aż ponad 6 tysięcy, odtworzono 450 milionów razy. Spora sumka. Jeździ on Kia Ceed z 2015 roku. Roka ta Kia kosztowała 75 tysięcy złotych, a teraz możecie ją dostać za około 60 tysięcy złotych. Kia Ceed to samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez południowo-koreański koncern motoryzacyjny Kia Motors od 2006 roku. Pierwsze dwa wcielenia, to znaczy w latach 2006-2018, oferowane były pod nazwą Kia Ceed, natomiast od roku 2018 produkowana jest trzecia generacja modelu. Przy tej okazji producent dokonał korekty nazwy, usuwając z niej małą literę i apostrof. Piszcie w komentarzach, czy wiedzieliście o tej zmianie. Drugą osobą na liście jest Saturday Care Fever. Jest to youtuber mający na swoim kanale na tą chwilę 46 tysięcy subskrypcji. Jego filmy odtworzono 28 milionów razy, a na YouTubie działa od 2011 roku. Porusza się on Fordem Mustangiem GT V8 z 2017 roku. Za takiego Mustanga dał około 190-200 tysięcy złotych. W mojej opinii Ford Mustang to jedno z najlepszych aut w stosunku cena do tego, co oferuje. Sporo koni, fajny wygląd, na pewno każdy z was marzył kiedyś o Mustangu. Ford Mustang to amerykański samochód osobowy typu pony car, produkowany od 1964 roku. Jest amerykańską odpowiedzią na produkowane w Europie sportowe wozy GT. Pierwszy egzemplarz zaprezentowano 17 kwietnia 1964 roku w Nowym Jorku. Transmisja telewizyjna premiery została wyemitowana na 3 amerykańskie stacje telewizyjne 19 kwietnia tego samego roku. Ostatnią osobą w tym zestawieniu jest Kali, mający najdroższe auta w tym zestawieniu. Na swoim YouTube'owym kanale Kali zebrał prawie 1 milion subskrypcji i jest to powód, dlaczego trafił do tego zestawienia. Jego filmy wyświetlono 700 milionów razy, co mogło mu przynieść zyski ponad milionowe. Na YouTubie jest od ponad 7 lat, dokładnie od 2011 roku, 10 kwietnia. Porusza się on Audi S8, za którą mógł dać 660 tysięcy złotych. Być może zlinczujecie mnie za to stwierdzenie, ale S8 nie różni się jakoś mega znacząco od poprzednich modeli Audi z podobnego rocznika, ale jeżeli pod lupę weźmiemy osiągi, jest to całkowicie inna liga. Audi S8 to luksusowa, czterodrzwiowa limuzyna Audi. Jest ulepszoną, bardziej sportową wersją Audi A8. Do tej pory wyprodukowano 3 generacje w latach 96-2014. Sprzedaż nowej wersji S8 na platformie D4 ruszyła z początkiem kwietnia 2012. To wszystko w tym zestawieniu, napisz w komentarzu, którym autem ty byś pojeździł. Jeżeli doceniasz moją pracę, proszę zasubskrybuj mój pierwszy oraz drugi kanał, o którym powiem niebawem więcej. Do usłyszenia, cześć!